Hej, cześć, witajcie, jest Męki, a to jest Cry of Fear. No i cóż, powoli chyba dobiegam. O, tu dało się wejść? Czy to jest jakiś secret? Nie wiem, nie mam pojęcia. Powoli. Wow, myślałem, że tu znowu coś innego wylazło, czy coś takiego. I tu on. Patrz, czekajcie. Dobra, nic tu nie ma chyba. Głupia, że wyrzucam tą broń. Prawdopodobnie jeszcze się tutaj wrócę, o ile ta drabina w ogóle mi jest potrzebna, bo nie jestem pewien, czy ona jest mi w ogóle potrzebna. I w tym momencie, jak już to przeszliśmy, to chyba powinniśmy iść tędy i... Powinniśmy już dać ten cały... jak to się nazywa? Tutaj, tu gdzieś były te drzwi. Stąd chyba jakoś przyszedłem, nie? Nie ma... A! Dobra, już wiem. Dobra, i lecę sobie po moją broń zajebistą, bo prawdopodobnie do niej jeszcze dostaniemy jakieś naboje. A coś czuję, że to nie jest ostatnia walka z bossem, jaka nas czekała. O, oh, fuck. A, no tak! Teraz jakieś się tam dostanę. Trzeba będzie tędy jakoś przejść. Sorry, ale ja nie zostawię tej broni. Ta broń jest zbyt dobra, żeby ją zostawić. Daliśmy tą drabinkę. Drabinka nam jest niepotrzebna. Znowu ta muza dziwna przyszła, jakbyśmy walczyli znowu z tymi potworami. Wszystkimi. Ale nie walczymy. Już jest spokojnie. Tu nie pokonałem chyba kilku potworów, tam po lewej stronie chyba powinien być jeszcze jeden, ale... No i proszę bardzo, drabinę zużyliśmy. A tą broń sobie bierzemy ze sobą, bo jest zajebista i tyle. Więc tak, bierzemy sobie... Czekajcie, to na jedynce, to na dwójce. Ale póki co to ja wolę używać tak tego i tego. Ha, dobra, sorry za stracony wasz czas, ale no niestety, ale Enki is derp i no niestety, ale tak to już bywa, że tak musi być. Chodźmy tędy, lecimy dać tego fuse'a tam w tamto miejsce, mam nadzieję, że już broń nie będzie nam jakoś specjalnie potrzebna. Chyba. A jak będzie potrzebna, to trudno. Po prostu... Po prostu spróbujemy jakoś powalczyć tą bronią. A jeśli nie, to będę musiał niestety, ale się wracać i... Kuźwa, jeszcze niżej to było? What the fuck? W ogóle, nie wiem, nagrywam cały czas tą grę, jeden po drugi odcinek. Sorry, że nie mogę tego montować i tak dalej, ale... wiem, że niektóre odcinki idzie... Kilka odcinków tak naprawdę jest takich, że... Po prostu siedzę nad jednym i nie umiem czegoś tam przejść. W ogóle nie wiem, czy w ogóle też idę w ogóle w dobrą stronę. Ale chyba mamy tędy iść. Tak chyba. Wiem, że kilka odcinków jest ogólnie takich, że coś tam złego się stało. Na przykład przegrałem, czy jakieś takie, wiecie, głupstwa zrobiłem. A dlatego nagrywałem, znaczy no, dlatego cały odcinek był po prostu do dupy. Ale no niestety, ale to tak wygląda mój komp, znaczy mój komp ogólnie jest zajebisty, więc proszę go nie obrażać. Ale tak wygląda no niestety nagrywanie Cry of Fear, że mój program, którym nagrywam praktycznie wszystkie gry, niestety, ale w przypadku Cry of Fear nie działa. Plus, co do tego nagrywania, tak jeden odcinek po drugim, to nie jestem pewien, ale jakoś tak wydaje mi się, w ogóle zapiszmy grę, wydaje mi się, że jednak komentarz nie jest aż taki ciekawy, jakbym nagrywał faktycznie jeden po drugim ten odcinek, więc chyba będę z tego sobie darować, szczerze mówiąc. Fakt, idzie dużo odcinków, ale jednak wydaje mi się, że jakość, a nie ilość,
To jest raczej taki bardziej, powiedzmy, to jest bardziej taki testowy odcinek, że tak powiem. Dobra, tędy musimy się wrócić, myk. Chyba w dobrą stronę idę, nie jestem pewien, ale... Ale no cóż... Czekaj, coś mi się porąbało. O! Dobra, to było tutaj. I to chyba było wyżej. Chyba. Tak, tutaj. Boże, moja orientacja. Perfecto! Nie wiem, idę tam, gdzie myślę, że mam iść. Na razie idę dobrze. Chyba, z mojego, nie wiem, myślenia chyba dobrze idę. W ogóle tu jeszcze ta broń jest. Mógłbym sobie ją wziąć. Tam też ona ma jakieś tam naboje. Ale co tu wrzucić? No kurde, ta broń jest zajebista. To jest podstawowa broń. Raczej broni, która nigdy nam się nie skończy, to nie amunicja, no raczej nie wrzucę. Plus to jest nam potrzebne do zrobienia misji, więc... Sorry memory, ale nie biorę tego. So, lecimy. A jeśli faktycznie będzie jakiś boss na samym końcu, to może gra nas obdaruje jakimiś darami i zajebistymi rzeczami. Jakimiś broniami może, czy coś. Mam nadzieję tylko, że nie będzie jakiś latający gówien, który będzie musiał rozwalać z pistoletu, czy coś takiego, albo nie wiem, końcowy boss, który lata se w powietrzu, a my nie mamy w ogóle żadnych pocisków. To było trochę słabe. W ogóle ten... No dobra, myślałem, że koleś odzyskał głowę. To było śmieszne. No, więc co tam mówiłem? No niestety, ale chyba wydaje mi się, że... nie będę raczej tak nagrywać w ten sposób odcinków. Pierwsze to jest wykańczające trochę. Chociaż polubiłem to. Ta gra mnie naprawdę wciągnęła, chociaż szczerze mówiąc, te latanie i szukanie różnych rzeczy to jest trochę nie dla mnie. Gra ma plusy i minusy, jak każda, więc... Parkury też mi się nie podobały i te pociągi, kurna. To było istne, kurna, piekło. Dziękuję. W końcu jakiś progres. W końcu. Bra, come on. Fight with me. Dajcie mi jakieś bronie. No, kurna! Dobra, dzięki. Dzięki za broń. Spoko, jestem ci wdzięczny, ale naprawdę... Przeciwników, którzy strzelają... Miejscu, gdzie nie mam, kurna, broni. Byłoby trochę... ujowym zagraniem, ale okej. Przynajmniej oni coś dropią, więc... Nice. Dawaj broń. Okej, mogę trochę tego życia. Zużyć dla naboi. Nie mam tego? Nie mam pojęcia, ale... Equip. Albo inaczej. Tak i tak. Przez przypadek strzeliłem, sorry. No, więc... Nie wiem, czy dokończyłem w końcu ten temat, czy nie, ale... A tu będzie można to rozwalić, no, najprawdopodobniej, albo przyleci jakiś stwór, który będzie nas gonić. I rozwali tą ścianę. Albo nie. No entry. No, czy ja wiem, czy to takie no entry?
Czekajcie, up. Wow, widzicie co tam się dzieje? Porąbane jakieś. Wracamy w ogóle do korzeni. Tak a propos, bo znowu pociąg, nie? Tak samo jak na początku. Masakra. No, co tam co chciałem powiedzieć, że... I want my feet back, co? Chciałbym swoją stopę... z powrotem? What the fuck? Czy to faktycznie jest jakaś stopa? Albo feet po prostu, nie wiem, źle przetłumaczyłem. Co jest bardziej prawdopodobne. O, hammer. No i to jest kurna broń. Tylko do czego mi to będzie? Dobra, kurna, na hita, zajebiście. Weźmy tak, dla bezpieczeństwa. To sobie dajemy na jedynkę, wydaje mi się, to... Wiem, że to jest, wiecie, powolna broń, ale... Ale jest zajebista, więc... W sumie! Ty, a może tamten gościu wywalił stopę i teraz mam ją wziąć, tylko że on się zapadł pod ziemię. Czekajcie, zaraz to obczajmy. Klikamy. Nie, raczej na tym to nie będzie polegać. Na tym też nie. Dobra, na coś mi jest hammer. Na coś, ale na co nie mam pojęcia. O! Cześć. Dobra, widocznie chyba hammer nam będzie potrzebny do czegoś. Do czegoś, żeby się wrócić. Okej, okay, nice. Szkoda, że hammera kurna tego nie mógłbyś wziąć. Typiarzu, kurde. Weźmy to train. Train, coś tam. Spoko. I want my feedback. Nie wiem, czy faktycznie mam coś tu włożyć, to coś się stanie. Czy po prostu tak sobie leży. Tam coś jest. Pierdziele, serio. Serio, kurna. Muszę wziąć te dwa, jak to się nazywa? Chyba o to chodzi, albo tu mam iść? Nie, stąd przyszedłem. Wątpię, żeby ta gra polegała na tym, że znowu mamy się wracać, bo naprawdę ocipieje tutaj zaraz. Dobra, chyba wiem, o co trzeba zrobić. Trzeba się wrócić, rozwalić tym hammerem te jakieś kraty i wziąć z powrotem te gówna dwa. I te dwa gówna prawdopodobnie nam zjedzą praktycznie całą tą. Cały ekwipunek, nie? Przez co nie będziemy mogli wszystkiego wziąć. Chyba o to chodzi. Nie wiem, co w tej grze chodzi, ale... Gra jest dobra. Podoba mi się i się wczułem w nią, ale... Niektóre momenty mnie irytują, na przykład takie jak to. Czyli wracanie się. O kij. To przynajmniej mogliby być przeciwnicy, było ciekawie, nie? Dobra, i teraz mamy hammer. I nie widzę innego zastosowania,
Jak rozpierdolić te kraty jakoś. Ja wiem, tam była ściana. Kuźwa, jestem debilem. Tam była ściana do rozwalenia. Piszcie w komentarzach czy coś. Enki, kurna, derp. Derp 100%, serio. Derp na 102. Tam była ściana do rozwalenia przecież. Dlaczego o tym nie pomyślałem? Nie wiem, jestem zmęczony już naprawdę, ale... Ile tych odcinków było? Czy to jedzie? Nie. Ile tych odcinków było? Nie pamiętam, ale chyba z 20? I z 9.21. Z 20 odcinków przetegowałem już. Więc no. Dobra, jedziemy z tym. Nice. Okej, okay, już nam ryje psychę coś. Ja pierdziele, co to jest? Dajcie mi save'a, błagam. O, dziękuję. Dobra, to przejdziemy w kolejnym odcinku. Serio, to co się tu wyprawia, to jest jakieś porąbane. Które jest? 9.22. Ty, ja skończę tą grę. Skończę tą grę, kurna, za jednym podejściem. Co prawda ja mówię, że 9 godzin i tak dalej, ale pomiędzy odcinkami też robiłem sobie przerwę oczywiście, nie? Na żarło albo na zobaczenie solucji, na przykład kawałka, którego nie umiałem przejść. Ale no, dobra, do kolejnego odcinka z Lies of Fear. Prawdopodobnie w kolejnym odcinku kończymy to. Nie jestem pewien. Nie oglądałem całej solucji, ja tylko oglądam solucję tylko tego, czego nie umiałem przejść. Później zostawiałem to tylko dla siebie, więc no. Trzymajcie się do kolejnego odcinka, więc no. Pa, pa, cześć i strata, ta. Nie umiem się żegnać, naprawdę. No, to cześć. Na razie, miłego dnia. No, cześć.